Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fortnite'a. I słuchajcie, długo wyczekiwany odcinek nadchodzi, słuchajcie, schowanego w Fortnite'cie. Wszyscy bardzo chętnie chcieli zobaczyć kolejny odcinek schowanego, więc słuchajcie, właśnie z tego powodu, o, patrzcie, jak się wszyscy cieszą, że mamy chowanego. I razem ze mną, słuchajcie, patrzcie, to jest gość specjalny, który będzie mi pomagał. To ja, halo. O ciebie mi chodziło właśnie, dokładnie. Ej, dobra, spokój, spokój wszyscy, chodźcie. Chodźcie, ustawcie się w szeregu. Dobra, słuchajcie, mamy 11 chowających się i my we dwójkę będziemy, żeby było łatwiej, słuchajcie, będziemy ich szukać, ponieważ zobaczcie na to, jaką mamy gigantyczną mapę i to jest jakiś gaming room, to jest jakiś taki fajny pokój gracza, więc myślę, że jest spoko, każdy by chciał na pewno taki pokój, każdy zna skrytki fajne, w jakie może się ukryć, więc uwaga, panie i panowie, słuchajcie, jako że mapa jest gigantyczna, to proponuję, żeby tutaj było z 5, może z 6-7 minut na schowanie się, zobaczymy w międzyczasie, napiszecie mi na Discordzie, więc słuchajcie, uwaga, 3, 2, 1, lećcie, powodzenia, słuchajcie. Jeżeli podobają wam się odcinki schowanego, to zostawcie łapy w górę, zasubskrybujcie kanał i możecie wpisać kod zipek w sklepie oczywiście, co nie? No ma. Jasne. A ty masz ten kod zipek? A ty nie kupujesz skinów, więc po co masz? Mam wpisany kod. A, masz wpisany tak czy siak. Ale mam kod twórcy wpisany, oczywiście. No. A czemu w ogóle nie używasz nowego skina, którego ci dopiero co dzisiaj kupiłem? No bo... Ten ci się bardziej podoba. Na go użyję. Co za tym się stęskniłam, bo dawno nie grałam. Okej, okej, dobra. Mój pierwszy i go uwielbiam. Dobra, także chowajcie się wszyscy. Dobra, daję czas do... Jeszcze 46 sekund. Nie, dobra, tu jest dużo, dużo czasu. 3, 2, 1, start, lecimy. Dobra, Dominika. Pierwsze miejsce, jak myślisz, gdzie mogły się pochować wszystkie te osoby? Patrz, ja ci pokażę. Ty masz już pomysł na pierwszą kryjówkę, bo mówiłaś, że ten... Że w którym miejscu byś się... Tu. Gdzie? Co? Nie, a nie, strzelasz tak miejsce. Po prostu, no to dawaj, to idziemy. Idziemy od razu żeby do zamku. Żeby pokazać, jakie to miejsce, żeby ci tego nie mówić. Okej, okej, okej. Nie, no możesz mówić, przecież spokojnie, oni teraz i tak nie uciekną. Bo już są pochowani, już są schowani, więc okej. Okej. Dobra, czyli tutaj jak na razie jest czysto. Górne piętro jest czyste, a stąd nie da się w ogóle iść nawet na niższe piętro chyba. A nie, jest, dobra, jest zejście niżej. Także przeczesujemy najpierw cały tutaj. O, jaki dron w ogóle. Pa. Pasuje? No, powiem ci, że tak. Serio? I oczywiście ma nawet ten sam kolor, co ty. Co? Jak to? No, pasuje ci do spodni. No, no i dobrze. I w ogóle tron zawsze pasuje. Zamek to chyba nie ma. No właśnie, do zamku niczego nie ma, a tutaj jest jeszcze jakieś drzewo. Ktoś mógł na przykład na górę tego drzewa wejść, chociaż to nie jest najprostsza sprawa. Ale mieli na tyle dużo czasu, że dostać się na to drzewo... Dobra, nie była tak trudno. I słabo nam idzie strasznie, bo... O, znalazłem pierwszą osobę, Dominika! Gdzie? Gdzie jesteś? Czekaj. Na drzewie? Czekaj, bo usiłuję uciec przede mną. O, jest! Jest! Znalazłem pierwszą osobę! Alanko, przepraszam bardzo. Słuchajcie, Alanko pierwszy raz jest... pierwszy raz gra w chowanego, więc niestety, ale będziesz musiał potrenować, żeby być lepszym chowanego. Dobra, ja idę sprawdzić najpierw ten ekran Twitcha. Na ekranie Twitcha ktoś może być. Dobra, to ja też. To jest takie fajne miejsce dla każdego. O, o, a co to jest? Tu jest... Dzień dobry! O nie! Jaki w ostatniej chwili unik! Niestety, gościu, przykro mi bardzo, ale zostaje znaleziony. Druga osoba już została znaleziona. Dobra, chyba na ekranie Twitcha już nikogo nie ma. A może jeszcze sprawdzimy na wszelki wypadek? Tak, żeby nie było. Ktoś się poczuł pewnie teraz w tym momencie. O, ty, czy to jest Nintendo Switch? O, tam kogoś widzę. Ktoś tam łazi. Jak to? A to Dominika! Łazi sobie. Nie! Ja, lecę do ciebie. To dawaj, ja jestem tutaj przy PlayStation. Ale na PlayStation nikogo nie ma. Możemy jeszcze zrobić jedną rzecz. Wiesz, gdzie jeszcze możemy polecieć teraz? Nie, ja znowu nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja jestem teraz pod łóżkiem, więc chodź, chodź szybko. Chodź, teraz może do łóżka wejdziemy, do środka łóżka. Bo w środku łóżka, słuchajcie, dobra, jest specjalne miejsce do walki, to co prawda, ale może ktoś się tutaj schował i pomyślał, że... O, może wow, nie będę tu szukał. A tutaj właśnie ciężko, o, będzie kogokolwiek znaleźć. To w ogóle ciężko by było się schować. No, ale może być ten, może być dookoła jeszcze, za tymi murami. O, na przykład w tych takich miejscach jak to. Mam nadzieję, że nikt się teraz nie rusza i nie ucieka. W tym momencie, kiedy to powiedziałem. Jeszcze jest coś takiego jak zamek, słuchaj. O! Nie ruszamy się. Nie ruszamy się. Znalazłeś kogo? Chyba kogoś znalazłem, Dominika. Ale nie jestem gdzie, pewien. Gdzie? I chyba znalazłem nawet więcej niż jedną osobę. Chodź za mną. Ale chodź tuż, tuż za. Trzymaj się mnie blisko. Okej. Okay. Dzień doberek. O! Ktoś zeskoczył? Jak to zeskoczył? Halo? Proszę stać. Proszę stać. A, jest! Jest! Dobry. O, i znaleziona, Fraggers! Fraggers, kolejna osoba znaleziona, słuchajcie. I wiesz co? Skoro uciekał, to czuję coś. Coś czuję w kościach, że tutaj próbował obronić kogoś innego jeszcze. I ktoś jeszcze tutaj jest schowany. Sam jeden Fraggers to za mało na ten domek. Tutaj na pewno ktoś jeszcze jest. Sprawdźmy. Wow, ale tutaj jest toaletę. W toalecie nikogo nie ma. Dobra, szukamy dalej. Pod schodami nikogo nie ma. O, znalazłam kogo. Gdzie? Klocki, tutaj. W tamtym miejscu, dobra. Okej, okay, dobra, spoko. Szukamy dalej. Szukamy domek, przeszukujemy domek póki co, Dominika. Cały tutaj.
Okej. Okej. O, jest ktoś! Trevo! Wiedziałem, że kogoś Fraggers tutaj właśnie chciał obrazić. Coś czuję, że to właśnie chodziło o ciebie, Trevo. Coś czuję, że chodziło o ciebie, ale mogę się mylić, może ktoś jeszcze tu jest oprócz ciebie. Dominika, przeczesałaś już cały ten budynek, czy nie? No, chodzę sobie. Ja właśnie też łażę i nie wiem. Próbuję znaleźć kogokolwiek. No dobra, ja wychodzę z tego budynku. Dobra, to ja też wychodzę. Sobie na razie darujemy. Uwaga, ale tak się składa, że ja znalazłem jeszcze jedną osobę, tylko się nie przyznawałem przez ten cały czas. Co ty gadasz, gdzie? Tam! O, już wie! Już wiesz, widzi, że celuję. Oho, termos! Dobra kryjówka! No, trzymałem go tam w niepewności przez ten cały czas. Został znaleziony, kolejna osoba. Ile już osób zostało znalezionych? Idę zobaczyć. Ale czy to są wszyscy na pewno? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Pięć osób, tak? Pięć osób zostało znalezionych. Dobra, także szukamy dalej. Które miejsce teraz byś proponowała? Wiesz co, ja chyba wejdę sobie tutaj na te krzesło, a później na ten statek tam na górze. Co sądzisz? Dobra, to idziemy na statek. Dobra, ja już jestem na statku. Idziesz w moją stronę? Tak, jestem już też na samej górze statku, więc co? Idziemy, sprawdzamy wszystkie piętra statku, po prostu. Gdzie się ukrywać? Oj, coś tutaj są takie fajne miejsca w sumie do ukrycia się. Tutaj póki co nie, ale może na dole jeszcze niżej? Ej, coś pod statkiem jest? O, jest jakaś półka. Tutaj nikogo nie ma chyba. Jednak jest jeszcze wyjście na zewnątrz. Albo to jest jakaś nora dla myszy. Dobra, to choć napada. Dobra, dobra i co? Przeszukujemy teraz ten. Chyba tą tutaj półkę całą. W sensie szafę. Dobra, tam lecimy po kolei, to co? Możemy... Od samego dołu. Okej. Najpierw zaczynamy od dołu i potem pójdziemy coraz wyżej, 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 wyżej. Bo tutaj też może być dużo osób schowanych za jakimiś książkami, za jakimiś takimi rzeczami. Dobra, tutaj na pierwszej półce nic nie widzę. Na tej najniższej? No, na tej najniższej nikogo nie ma. O, kurde. Tutaj też jesteś. Chociaż jest jeszcze jedna niższa, jest pod półką miejsce. Ale tutaj też nikogo nie ma. Kurde, jak oni się poukrywali wszyscy, no. A tutaj? Tu też nikogo nie ma? Co jest grane? Ale jest tutaj jakiś ten, jakieś akwarium wow. Z rybkami. Może za akwarium ktoś o, jest? Tutaj są jakieś skoki. Jest ktoś! Znalazłem cię! Był chodź za akwarium tu. Ktoś? Tak. Zuga był za akwarium. Dobra, i gitara. Mamy znalezionego kolejną osobę już. Coraz mniej zostało do znalezienia. Ale zobaczmy jeszcze, czy na akwarium może ktoś jest. O, nikogo nie ma. A to by była dobra kryjówka, szczerze mówiąc. Dobra, ile osób się jeszcze chowa? Napiszcie na tym, na Discordzie, jeżeli ktoś się jeszcze chowa. Ej, czyli zostały jeszcze tylko dwie osoby do znalezienia? To będzie ciężkie. Naprawdę? I Gorolo i Martix? Tylko? To... O, znalazłam! Gdzie? Dawaj, tutaj na górę, do mnie na szafeczkę, tutaj. Patrz, 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 ktoś jest tam na zegarze na ścianie. Dobra, i co? Dawaj, i spójrz na tam, w tym miejscu się schował, jak my go nie widzieliśmy w ogóle z tego domku. No. Ja nie mogę, dobra, strzelaj. Martix został znaleziony. I co jeszcze? Dobra kryjówka, trzeba przyznać. Czyli co, i jeszcze i ja, Olive jeszcze jest, tak? Czyli jeszcze jedna osoba. Olive jest i co? Olive i Gorolo? Dobra, więc słuchajcie, zostały dwie osoby, które się jeszcze chowają i teraz musimy znaleźć tylko ostatnią Dominika. I dobra, wtedy ja jakby będziemy mieli już zwycięzcę. Ja stwierdziłam, że może jeszcze warto będzie poszukać tu na górze, jak sądzisz? Tutaj? Na żyrandolu. A, żyrandol! Właśnie, tylko tam jest strasznie trudno się dostać. Trzeba po ścianie. Dawaj, po ścianie trzeba się dostać. Hej, zapomniałem żyrandolu zupełnie, że tutaj może być żyrandol jeszcze. Uwaga, dobra, jestem. Jak, jest ktoś? I kurde, powiem ci, że zupełnie, zupełnie nikogo nie widzę. I wątpisz... Wow. Jest! Jest! Jak to się stało? Kali YouTube... Co? Kali został znaleziony. Czyli to jest... Nie są jednak wszystkie osoby jeszcze. Dobra, teraz dopiero zostały dwie osoby, słuchajcie. Teraz musimy znaleźć ostatnią osobę i będziemy mieli zwycięzcę. Co, jeszcze w sumie nie sprawdzałem tego tutaj miejsca zbyt dobrze. No ja przed chwilą tam sprawdzałam, tu ale pod, możesz pod się tym? Rozejrzeć pod jeszcze raz. Pod statkiem? Pod statkiem, no. No to tutaj nikogo nie widzę, żeby... No dobra, to skoro sprawdzałeś, to nie ma co. Chyba, że statek był jakoś źle sprawdzony, ale wątpię. Raczej dobrze go sprawdziliśmy. No po statku też się przeszłam, więc wątpię, że tam na statku gdzieś. A może zamek źle sprawdziliśmy? To na pewno jest miejsce, które źle sprawdziliśmy po prostu. Niedokładnie. Dobra, ja przeszukuję jeszcze lampiony, skoro tak. Lampiony. Firanki, to są firanki. A, nie, firanki, mówię na to lampiony. Jest dobry pomysł. Chociaż na firankach, z tego co widzę, to kompletnie nikogo nie może być. Chyba, że tu drzewo. Ej, a czy tutaj można wyjść za mapę? Nie, nie można. Dobra, ja idę na lewą stronę pokoju, skoro tak. I posprawdzę. Ej, a czemu ja nie sprawdzałem jeszcze w ogóle krzesła? Zaraz. Ja nie sprawdzałem krzesła. O! Ej, krzesło nie zostało przeszukane kompletnie. I komputer! Tu jest komputer jeszcze! Takie najbliższe miejsce, tak, najbardziej oczywiste, totalnie nie? Można wejść do środka komputera! Wow, jest! Znalazłem!
Jest, co ty? Olive znaleziony! Ej, pytanie, czy też ostatnia osoba też była tutaj z nami? Ja nie mogę, tu był komputer, do którego można wejść. Nie, ale no, następna ślepi. Osoba jest po lewej stronie pokoju. Tak, zgadza się. Dobra, więc słuchaj, ostatnia osoba, która przeżyła, zapraszam na środek pokoju, chodź do tego, na łóżko w sensie, na łóżko i na podo. Dobra, słuchaj, gratulacje, zwyciężyłeś dzisiaj w odcinku, ale pokaż nam jeszcze, gdzie się chowałeś, bo jesteśmy ciekawi. W którym miejscu byłeś? Nie! Nie, co? Ale to pasuje do tego różowego skina. Ja nie mogę. To, ej, słuchajcie, jakby co? Oni nie wiedzieli, na jakiej mapie grają, żeby nie było. Nie ustawiali skinów pod mapę. Wow. Co się stało? Ale wyczaił. Dobra, ale to gratulacje, słuchaj. Trzymaj broń i strzelaj. Dawaj, zabijaj mnie, żebyśmy się dowiedzieli, kim jesteś. I mamy to, Igor bla bla bla. Gratulacje, Igor bla bla bla. I dziękuję wam wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, zostawiajcie łapy w górę, subskrypcję. I do zobaczenia następnym razem, na razie, cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!